Samotność jest wieczna, jak czas sam w sobie. Każdy z nas szuka czegoś. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czego tak naprawdę szukasz w życiu? Czy kiedykolwiek czułeś się samotny, nawet będąc wśród tłumu ludzi? Stoicyzm, starożytna filozofia, która przetrwała próbę czasu, może mieć odpowiedzi na twoje pytania, ale zanim zagłębimy się w jej tajniki, zastanówmy się wspólnie nad kilkoma kwestiami. Czy samotność to stan umysłu, czy raczej fizyczna odległość od innych? Czy można być samemu, ale nie czuć się samotnym? Dziś pokażę ci, jak radzić sobie z samotnością dzięki mądrości stoików. Stoicyzm, choć ma swoje korzenie w starożytnej Grecji i Rzymie, do dziś pozostaje jednym z najbardziej praktycznych i stosowanych systemów filozoficznych. Jego główne założenia opierają się na idei, że nasz dobrostan psychiczny nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale od naszego podejścia do nich. Zamiast postrzegać samotność jako coś negatywnego, stoicy zachęcali do postrzegania ją jako okazji do wewnętrznej refleksji. W samotności możemy zastanowić się nad tym, co naprawdę jest ważne w naszym życiu, nad naszymi wartościami i celami. Może to być czas na pogłębienie zrozumienia siebie i świata wokół nas. Często zapominamy, że samotność może być źródłem kreatywności. Wielu artystów, pisarzy i myślicieli tworzyło swoje największe dzieła w chwilach samotności. Stoicy uważali, że w tych chwilach jesteśmy najbliżej siebie, naszych myśli i uczuć. Wyobraź sobie, że siedzi samotny starzec w parku, otoczony tłumem ludzi, ale wydaje się być w spokoju i harmonii z otaczającym go światem. Przechodzący obok ciebie ludzie nie zwracają na niego uwagi, ale ty zatrzymujesz się i zastanawiasz, dlaczego wydaje się taki spokojny i zadowolony, mimo że jest sam. Ta historia przypomina nam, że samotność to niekoniecznie izolacja, ale może być stanem pełnego zrozumienia i akceptacji siebie. Wielu z nas utożsamia samotność z izolacją, ale stoicy przypominają, że samotność może być także źródłem siły. W tych chwilach samotności możemy znaleźć spokój, skupienie i jasność myśli, które są trudne do osiągnięcia w zgiełku codziennego życia. Nie możemy zapominać, że stoicyzm nie jest tylko filozofią, ale także sposobem życia. To praktyczne podejście do codziennych wyzwań, takich jak samotność. Stoicy wierzyli, że poprzez akceptację i zrozumienie naszych emocji możemy osiągnąć wewnętrzny spokój i równowagę. Współczesny świat, pełen technologii i ciągłej komunikacji, paradoksalnie staje się miejscem, gdzie samotność jest coraz bardziej odczuwalna. W erze mediów społecznościowych, gdzie każdy moment jest udostępniany i komentowany, prawdziwe, autentyczne relacje stają się rzadkością. Stoicy przypominaliby nam, że wartość relacji nie leży w ilości lajków czy komentarzy, ale w głębokości i autentyczności połączenia. Kolejnym aspektem, który stoicy podkreślaliby w kontekście samotności, jest umiejętność bycia obecnym w danym momencie. W dzisiejszych czasach jesteśmy ciągle rozproszeni. Nasza uwaga jest podzielona między różne zadania i obowiązki. Stoicy zachęcaliby nas do praktykowania bycia tu i teraz, doceniania chwili obecnej i czerpania z niej pełnymi garściami. Wielu z nas wierzy, że samotność jest przejściowym uczuciem, które minie z czasem. Jednak stoicy przypominaliby nam, że samotność, podobnie jak inne emocje, jest częścią ludzkiego doświadczenia i może być z nami przez całe życie. Kluczem jest nie tłumienie czy ignorowanie tego uczucia, ale zrozumienie jego źródeł i nauka radzenia sobie z nim. Stoicy zwracali uwagę na to, jak ważne jest zrozumienie różnicy między tym, co jest w naszej kontroli, a tym, co poza nią. Możemy nie mieć kontroli nad tym, jak inni ludzie nas traktują, czy jakie wydarzenia przychodzą do naszego życia, ale mamy pełną kontrolę nad tym, jak na nie reagujemy. Zamiast pozwalać, aby uczucie samotności przytłaczało nas, możemy wybrać świadome i refleksyjne podejście do niego, korzystając z mądrości stoików. Jednym z kluczowych przesłań stoicyzmu jest idea, że trudności i wyzwania są nieodłączną częścią ludzkiego doświadczenia. Zamiast unikać trudnych emocji, takich jak samotność, stoicy zachęcaliby nas do ich pełnego doświadczania i zrozumienia. Wierzyli, że poprzez akceptację i zrozumienie naszych emocji możemy osiągnąć głębszy poziom samoświadomości i wewnętrznego spokoju.
Nie jesteśmy samotni z powodu braku ludzi wokół nas, ale z powodu braku zdolności do nawiązywania głębokich relacji z nimi.